Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do Polski z północy będzie płynąć bardzo zimne, arktyczne powietrze. Dlatego tego chłodu nie odczujemy już tylko w regionach północnych, ale on się wleje w głąb kraju. Tylko na południu jeszcze w miarę ciepło, a nad resztą kraju bardzo niskie wartości na termometrach. Około 10 na Podlasiu tylko 3 stopnie, na Pomorzu i w Wielkopolsce zaledwie 5-6 stopni. A to ciepło zostanie jeszcze tylko na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Gdzie termometry pokażą 12-13 stopni. Przed południem na ogół dopisze słońce, chociaż będzie też większe zachmurzenie miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum. To jest związane z frontem atmosferycznym, który przemieszcza się z północy na południe Polski. Z kolei niewielki przelotny deszcz może zdarzać się w pierwszej części dnia w Bieszczadach. Ciśnienie bez większych zmian w południe na warszawskich barometrach 1000 hektopaskali. Po południu temperatura wzrośnie, ale nieznacznie w regionach północnych, dlatego że tutaj zobaczymy na termometrach 6, maksymalnie 9 stopni. Tak będzie na nizinie szczecińskiej. W centrum również dużo chłodniej, maksymalnie 10-11 stopni, a ciepło jeszcze w części południowej, południowo-wschodniej kraju. Tutaj w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 stopni. Zachmurzenie większe przesunie się tym razem do części południowej, a powinno wypogodzić się na północy i w pasie środkowym, chociaż gdzieniegdzie na wybrzeżu spodziewamy się opadów. I to nie będzie deszcz, tylko deszcz ze śniegiem, a być może nawet sam śnieg. Popadać może też na krańcach południowych. Wiatr z północy bardzo zimny, słaby i umiarkowany, silniejszy w regionach północnych. I jutro kontynuacja takiej chłodnej pogody. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni na północy, przez 8-9 w centrum, do 12 stopni w Katowicach i w Krakowie. Przy czym na ogół spodziewamy się dość ładnej pogody. Chmurzyć i padać będzie tylko w regionach północnych. Tam pojawi się deszcz, deszcz ze śniegiem, być może też sam śnieg. Ciśnienie wzrośnie 1004 hektopaskale na barometrach. W kolejnych dniach też będzie chłodniej. Większego ocieplenia spodziewamy się dopiero po niedzieli. Za to będzie więcej opadów. Do zobaczenia.